Państwa bardzo serdecznie w drugim epizodzie naszych rozważań. Dzisiejszy epizod poświęcimy słowu smacznego. Otóż smacznego. W naszym kraju to stwierdzenie wydaje się tak naturalne, jak już lato w środku zimy. Chociaż ostatnia zima pokazała zupełnie coś innego. Nieważne, wróćmy do tematu. Smacznego usłyszymy niemalże wszędzie. Przy rodzinnym stole, w restauracji, w biurze, nawet jedząc bułkę, którą wcześniej obficie okrasiliśmy paprykarzem. Oczywiście w większości za tym życzeniem stoją zdecydowanie dobre intencje. Otóż osoba życząca nam smacznego chce być po prostu grzeczna i uprzejma w jej nieobytym mniemaniu. W polskiej kulturze smacznego tak trzyma się stołu jak wódka, która nie zostanie do końca wypita. Jednak zdania odnośnie tego, jak można zinterpretować to życzenie smacznego, są podzielone. I tutaj wszyscy specjaliści od dobrych manier wydają się być w zgodzie z tym, że życząc komuś smacznego, popełniamy faux pas. Otóż za tym stwierdzeniem, można powiedzieć życzeniem, może kryć się obawa, że daniu czegoś brakuje. I mimo tego, że pięknie podane, może nie smakować tak, jakbyśmy tego chcieli. I my właśnie w tym wypadku chcemy pomóc szczęściu, aby danie nam może lepiej smakowało. Życzymy właśnie smacznego. I w tej otóż interpretacji gość życzący gospodarzowi smacznego może przekazać tym życzeniem, że coś jest nie tak z jego daniem. Tak samo kelner, który podaje danie i życzy gościom smacznego, może też zasugerować, że jednak w tym daniu czegoś brakuje. I tak samo klienci, którzy siedzą już w restauracji za stołem, mówiąc sobie nawzajem smacznego, mogą zasugerować, że jednak coś z tym daniem, przepraszam, jest nie tak. Jeżeli bardzo nam zależy, żeby to słowo smacznego nie zniknęło całkowicie z naszego języka, życzmy je tylko wtedy, kiedy sami przygotowaliśmy dany posiłek. Choć wolałbym, żeby Państwo jednak podając posiłek powiedzieli: mam nadzieję, że będzie Wam smakowało. Co jakby w gościach może wzbudzić bardziej zainteresowanie, że zrobiliśmy coś nowego, ciekawego, coś w innym zupełnie smaku niż zawsze podajemy. Jak się jednak zachować, kiedy ktoś już popełni te haniebne faux pas i życzył nam będzie smacznego? Podziękujmy uśmiechem, skinieniem głowy za okazaną życzliwość, bo akurat w danym momencie przecież mamy pełne usta. Na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że tym rozważaniem choć trochę otworzyłem Państwu oczy, a zamknąłem usta. Dziękuję. Smacznego!